klasie mapa. U nas w klasie pani inną powiesiła. O, to jest mapa Polski, Luli, zobacz, od razu widać. Dobry, kochani, o, gdzie to za paluch tutaj wjechał? Taki paluszek mam dzisiaj. O, to jest, o, słuchajcie, wskaźnik, mój ulubiony, do pokazywania różnych obiektów na mapie. Właśnie dzisiaj nam się przyda, jak będziemy wędrować po pasach ukształtowania powierzchni Polski. A świnkowej takiej łapki nie masz? No nie mam świnkowej, słuchaj, nawet nie wiem, czy są takie czary. Ale byłby hit, jakbyśmy mieli taką świnkową. No, byłby hit na pewno. No, no dobrze, kochani, to co, będziemy dzisiaj bawić się trochę tym wskaźnikiem. Widzę, że już się podekscytowały, Żylek. Już nie mogłem się doczekać lekcji. Dzisiaj, kochani, temat ukształtowanie powierzchni Polski. Jak widać, część pierwsza, bo lekcję podzieliłam właśnie na dwie części, żebyście nie padli mi tutaj od nadmiaru wiedzy i od długości. To miło z twojej strony. No, żebyśmy powoli przyswajali materiał. Dzisiaj zajmiemy się tylko częścią, jak widać, pobrzeża, pojezierza i niziny przed nami. Także pierwsza część. Lekcję dedykujemy każdemu tak naprawdę. Każda osoba z klasy szkoły podstawowej powinna znać, prawda, temat w mniejszym lub większym. Jak coś dotyczy Polski, a się mieszka w Polsce, trzeba wiedzieć. To powinniśmy wiedzieć, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, albo jako podsumowanie też można traktować, prawda, będąc już starszym, jak najbardziej. Także, kochani, dzisiaj tak. A na początku króciutka przypominajka. Mówiliśmy już o ukształtowaniu terenu i o barwach hipsometrycznych i już wiemy, że mamy niziny, wyżyny, góry i zaznaczamy je odpowiednią barwą w zależności od przedziału tutaj wysokości. To widzicie już, prawda? I to określiliśmy na podstawie wysokości bezwzględnej. Tutaj. I kochani, jakby się komuś jeszcze zapomniało albo nie był pewien, to może do tego slajdu się odnieść. Tutaj też mamy takie przypomnienie, taką notatkę, co to jest depresja, nizina, wyżyna, góra i jakim kolorkiem na mapie dokładnie zaznaczamy ten obszar. Przypominam, że depresja, obszar lądowy poniżej poziomu morza, tak? Tak jest. No właśnie, to wszystko było, skoro sobie potwierdza, to na pewno tak. Brawa. Wiadomo. No i kochani, dzisiaj przede wszystkim cechy rzeźby powierzchni Polski. Zaczniemy tak naprawdę od spoglądania na mapę. Czy to będzie atlas, czy to będzie nasza tutaj, o, mapa ścienna, powieszona. Przydaje się łapka. Łapka się przydaje, to od razu widać, że dominuje nam tutaj... O, kolor zielony! Kolor zielony. Czyli niziny. Czyli mamy pierwszą rzecz, że Polska jest krajem nizinnym. Słuchajcie, aż 91% terytorium kraju stanowią właśnie niziny. Druga ważna rzecz, nie jest to wysoki, pod względem wysokości tutaj kraj. Średnia wysokość Polski 173 metry nad poziomem morza, także nie za dużo. I mamy, jak już wspominałam, mamy depresję, czyli Żuławy Wiślane, a dokładniej wieś Raczki Elbląskiej. Mamy tutaj też... Ale tutaj dodajmy, że depresja, czyli teren pod poziomem morza, a nie taka choroba. Nie, to już przed pieczką było wymieniane, więc jak najbardziej. To przypominam, może ktoś dopiero teraz. O, oczywiście. Mamy 1,8 metra pod poziomem morza, albo minus 1,8 metra. I najwyższy szczyt, czyli Rysy w Tatrach Wysokich, 2499 metrów nad poziomem morza, tak? Tak. Mamy też, kochani, nachylenie naszej Polski w kierunku północno-zachodnim, czyli w taki sposób, o, jest Polska nachylona, tak? I jak widać, te wszystkie nasze krainy, te pasy w zasadzie przede wszystkim, układają nam się tak, jakbyśmy chcieli powiedzieć, poziomo, tak? Pasowe ułożenie tej naszej rzeźby terenu, no i dominuje też rzeźba polodowcowa. I tutaj też to, co powiedzieliśmy jako podsumowanie. Takie główne cechy rzeźby Polski możemy wymieniać. A teraz przejdziemy już do konkretów, prawda? Tak, do konkretów. Ten pasowy układ rzeźby terenu jest bardzo ważny. O, tutaj widać, zobaczcie. Tutaj widać, pasy że są, nie? Właśnie w każdym pasie, tutaj dzisiaj będziemy mówić o nizinach nadmorskich, pojezierzach i nizinach środkowo-polskich i tu się zatrzymamy, to będzie koniec dzisiejszej lekcji. W każdym pasie mamy krainy geograficzne, czyli takie obszary, które wyróżniają się podobnymi cechami krajobrazowymi i geologicznymi. I na przemian występują pasy wzniesień i obniżeń. Wzniesienia, góry, wyżyny, pojezierza, obniżenia, niziny nadmorskie, niziny środkowo-polskie i kotliny. Tak? I idąc od północy widać, jak się układają. Będziemy właśnie dzisiaj tej lekcji tak po kolei szli. Od północy na południe. Gdyby ktoś miał wątpliwości, tu jeszcze konkretnie... To Trzeba konkretnie umieć i na pewno być świadomym, gdzie one jak przebiegają, bo to bardzo ważne z dzisiejszej lekcji.
I na ukształtowanie, słuchajcie, powierzchni Polski miały wpływ różne geologiczne procesy, tak? Oczywiście też one mają wpływ na całą Ziemię, modelują w jakiś sposób. Gdyby ich nie było, Polska i Ziemia byłaby płaska i byłoby strasznie, strasznie nudno. Nie, no, jak jest płasko, to nudno. Lepiej jak same te kulki i coś. No właśnie, a tak działają tutaj procesy wewnętrzne, czyli to są ruchy górotwórcze, na przykład wulkaniczne różne procesy, czy trzęsienia ziemi. Oj! Było, nie? Nie lubimy trzęsień ziemi. No właśnie, nie za bardzo. Które podnoszą, wypiętrzają, urozmaicają, tak? Ale mogą też działać procesy zewnętrzne, które obniżają, wyrównują i spłaszczają naszą ziemię. To na przykład są różne procesy związane z niszczeniem, erozją, czy akumulacją, gromadzeniem. Czyli jeden proces w jedną stronę, a drugi no w drugą. I tak się równoważą. No właśnie, tutaj na przykład jakieś obsuwanie, obrywanie, tak? Czyli ruchy masowe, czy rozpady i rozkład skał. No właśnie, jedne i drugie tutaj działają. A na Polski, na pasowe ukształtowanie powierzchni Polski przede wszystkim miały tutaj wpływ, jeżeli chodzi właśnie o pojezierza i niziny środkowo-polskie, bo dzisiaj się nad tym skupimy, miał wpływ efekt zlodowaceń, tak? Które były w pleistocenie. Takie ciężkie słowo. Kim? Pleistocen. Taki czas geologiczny tutaj. No i kochani, dzisiaj sobie prześledzimy te trzy pasy, poszczególna charakterystyka krainy, tak, ważne informacje oraz krajobraz, jaki tam możecie spotkać, jeśli się wybierzecie w tamte rejony. No i zaczynamy od północy. O, to jedziemy, słuchajcie! Jedziemy, jedziemy, wędrujemy, przenosimy się na północ, czyli tereny, Morze Bałtyckie, tak, obszar lądu przy Bałtyku. I mamy tutaj charakterystyczne krainy, czyli pobrzeża różne. Na pewno jesteśmy w stanie je już zlokalizować i odczytać. Ja nawet widzę, że tu jest pobrzeże szczecińskie, tam gdzie Szczecin, nie? Tam gdzie Koszalin, zobaczcie, koszalińskie. I jeszcze? A tutaj to jak Gdańskie, tam po prostu Gdańskie. Łatwe. Gdańskie, czyli te trzy krainy geograficzne. Nazwy od miast pochodzą, także łatwo zapamiętać. Tak, warto zapamiętać, dobrze je tutaj, kochani, umieć lokalizować, tak? Bo to ważne, krainy geograficzne. I teraz jak tam się wybierzecie, to co możecie zobaczyć, zwiedzić i podziwiać? Na przykład, pojedziecie do Parku Narodowego Słowińskiego, Słowińskiego Parku Narodowego, zobaczycie na przykład ruchome wydmy, tak? I taki krajobraz jak właśnie. Jak na pustyni. Zobaczcie, nie? No właśnie, ładny krajobraz. Gdy wybierzecie się w ogóle wzdłuż, zobaczcie, mamy różnego rodzaju tutaj, różne nazwy. To są jeziora przybrzeżne. My pokazujemy największe. Jak się jedzie nad morze, to posłuchaj nad jezioro. Bez sensu, no ale nie? Takie jezioro też można zobaczyć, zobaczcie, jakie ciekawe, przybrzeżne. Możemy zobaczyć, to już też nie raz mówiliśmy, Mierzeje, tak? Mierzeja Helska, tutaj słynny Hel. To ten coś, ogonek polski. Ten no ten... i na Helu przecież tam było słynne... Fokalium! No właśnie. Tam foki mieszkają. Tam foki, tak, o, tak, oczywiście. I nasz kolega Mieczysław też. Tak, ambasador, Mieczysław, prawda? Fok. Tak, tak, był. Czy Mierzeja Wiślana też tutaj występuje? Kochani, oczywiście zobaczycie na przykład Wybrzeża Wysokie, czyli klify. Na przykład w Gdyni, Orłowo, jak najbardziej mamy Gdynię, tak? Żebyśmy nie pomylili, gdzie leży. Takie wysokie, jak można zrobić bam, jak się spadnie. No, można zrobić bam. Oczywiście tutaj bardzo duży udział jest fal morskich, które niszczą właśnie brzegi, osuwa się ta ziemia, powstaje. Ale efektownie wygląda czas. Efektownie. Oczywiście. Albo możemy udać się na plażę, czyli mamy wybrzeże niskie. Gdzie fale i wiatr noszą piasek, tak? Ale jak już tam się wybierzemy, to możemy też coś ciekawego porobić. No, my byliśmy w wakacje na No i co robiliście? No, zobaczcie, co robiliśmy. Ale super. O, tutaj zobaczcie. Smażing, plażing i w ogóle. Odpoczywanko, tak? Tak? Można też... Takie okularki miałeś, zobaczcie. No super, i czapeczka jaka tutaj szalowa. Ale... Można na przykład też chociażby udać się zobaczyć też porty, tak? Morskie, czy latarnie. Chyba każdy był nad morzem, kto nas ogląda, także wiadomo. No, mam nadzieję, że wie, o co chodzi. I tutaj też jest taki obszar charakterystyczny. Słuchajcie, ujście Wisły, czyli jej delta. Delta, czyli uchodzi ta nasza rzeka kilkoma odnogami, tworzy taki obszar nizinny o charakterze bagiennym. On właśnie przypomina kształtem grecką literę, taki trójkąt deltę właśnie. Jest wykorzystywana rolniczo, bo mamy tutaj żyzne gleby, mady, tutaj też żuławy wiślane, tak? Właśnie się znajdują. Także też warto pamiętać o tym obszarze. I kochani, o to wszystkim właśnie powiedzieliśmy, czyli robimy taką notatkę w skrócie dla każdego, kto chciałby sobie ją gdzieś tam w główce zapamiętać, tak? Co tutaj znajdziemy? Chyba o wszystkim powiedzieliśmy. No depresja oczywiście tutaj też się znajduje, to już było na początku, prawda? Tak, miło.
Było. Potwierdzam. Dobrze, dobrze, słuchają grzecznie, wszystko wiedzą. Drugi pas, kochani, jedziemy dalej na południe, tak? Jesteśmy na terenie Pojezierzy. Słowo Pojezierza jest bardzo charakterystyczne. Co tam występuje? O, na pewno jeziorach! Na jeziora, oczywiście. I krainy, jak widać, zaraz rzucają się w oczy. Mamy? O, Pojezierza Pomorskie tutaj. Pomorskie? O. No. Wielkopolskie? Tak. Pojezierze Wielkopolskie? Tak, jest. I tu leży nasz Poznań. Zobaczcie, tu nawet jeszcze lepiej widać na naszej mapie. Poznań tutaj na Pojezierzu Wielkopolskim. Nie mieli z niziemą, nie? Wielkopolską. A to mnie zaskoczyłaś. Ja nie wiedziałem, że Poznań leży na Pojezierzu. Jeszcze się czymś mogę zaskoczyć. Cieszę się bardzo. A to tak Mazury, nie? I Mazury nasze. Pojezierze Mazurskie. Tak. I te trzy krainy, jak najbardziej trzy główne Pojezierza jako krainy geograficzne, obowiązkowo do zapamiętania. I teraz a propos Mazur. Przecież byliście też nad Mazurami. Nad Mazurach. Dużo jezior, a wszystkim jeziora, kochani, te duże, czyli największe jezioro Śniartwy tutaj mamy, tu też je mamy ładnie zaznaczone, tak? Największe. Mamy też Mamry, drugie swej wielkości i wiele, wiele innych. Oczywiście mamy tutaj też różne miejscowości, które wypoczynkowe możemy odwiedzić. I co na tych Mazurach można robić? A, ciekawego? Też byliśmy, zobaczcie, no. Można żeglować jagmówką. Można żeglować jagmówką, być kapitanem nawet, kapitan, prawda? Kapitan już tutaj żeglował. Ale sobie też coś zrobił ciekawego na Mazurach. No, ja też pływałem, ale na kajakiem. Pamiętam, że spływałeś rzeką Krutynią z Maszka. Tak, fajnie było, słuchajcie. Nie było, ale... Tylko napęd jest na własne łapki, także trzeba się namachać. No, ale przy okazji ćwiczysz formę, sporty wodne najbardziej, tak? Także można chociażby tak czas spędzić. A, tam wola żaglówka. Niektórzy mają żabówkę. Mamy tu też, słuchajcie, na Pojezierzach najgłębsze jezioro Polski, czyli Hańcze. I kochani, tu też czarna, zobaczcie, Hańcza, tak? Rzeka, która płynie. To jezioro ma 108,5 metra głębokości. O, oczywiście całkiem, całkiem głęboko. Oczywiście mamy tu też pojezierza inne, na przykład pomorskie. Też ważne pojezierze, bo tutaj mamy dużą liczbę jezior, ale one nie są aż takie duże, tak? Ale też mamy rozległe lasy, na przykład Puszcza Drawska czy Bory Tucholskie. Jeden z największych kompleksów lasów to są bory sosnowe. No przepiękne lasy, warto zobaczyć, a na mapie zobaczcie, tu się znajdują na terenie tutaj właśnie Pojezierza Pomorskiego. No, kochani, warto pamiętać, że mamy tutaj też najwyższe wzniesienie Pojezierzy. Właśnie na Pojezierzu Pomorskim to jest, zobaczcie, wieżyca, o tutaj, 329 metrów nad poziomem morza. I taka wieża tam jest, można wejść? Tam właśnie jest na tym punkcie taka wieża widokowa, można zwiedzić, tak. Na Kaszubach się znajduje ta wieżyca. No i to jest takie wzgórze morenowe, czyli takie, taka forma polodowcowa. Niewielka zazwyczaj wysokość, jak widać, i dosyć łagodne ma stoki. Inne takie wzgórza tego rodzaju, słuchajcie, możemy też zobaczyć Dylewska Góra, zobaczcie, tutaj mamy Dylewską Górę, albo Wzgórza Szeskie. Tak, jak widzicie, wszystkie mają niewiele ponad 300 metrów nad poziomem morza. Ale warto zapamiętać, że są jeszcze inne. No i mamy, kochani, Pojezierze Wielkopolskie, nam szczególnie bliskie ze względu na nasze miasto. Znajduje się tu dużo mniej jezior i lasów. Teren w znacznej mierze jest wykorzystywany rolniczo. Jak widać zresztą po krajobrazie, tak? Już tutaj tereny rolnicze dominują. No tutaj zobaczcie, takie kolorowe pola są, widać. No właśnie, tutaj jest pola. Super. I kochani, jak widać, podsumowanie. Pojezierza pagórkowate, faliste niziny, jeziora wspominaliśmy, lasy i tutaj uwaga, charakterystyczna rzeźba polodowcowa, dokładnie młodoglacjalna. Co to znaczy? To znaczy, że po ustąpieniu lądolodu, który się nasuwał na teren Europy, ale też właśnie Polski, tak, od północy, minęło tylko 10 tysięcy lat. O, to rzeczywiście jest, malutko. To jest nieduży normalnie okres w czasie geologicznym. Tak, i te procesy, które potem zachodziły, różne zrównywanie, niszczenie powierzchni Ziemi, nie zdążyły zmienić tej rzeźby, dlatego ona jest taka wyraźna i charakterystyczna. Mamy tu właśnie te pagórki, wzniesienia, te zagłębienia, jeziora, tak? Jak najbardziej. Także, kochani, pamiętać, że to jest właśnie typowa, charakterystyczna rzeźba polodowcowa, młodoglacjalna. No bo ten lądol skandynawski tutaj duże znaczenie poczynił i sfałdował nam teren i właśnie były zagłębienia, czyli te jeziora polodowcowe. No i tutaj jeszcze, o, jakby ktoś nie wierzył, tak, zobaczenie ostatnie, północno-polskie, jak widać, ten obszar właśnie Pojezierze. O, faktycznie, no Poznań, i oczywiście Poznań jeszcze na tym terenie, Morza Bałtyckiego, ten teren przy Morzu Bałtyckim, tak, niziny nadmorskie. I kochani, ostatni pas dzisiaj, niziny środkowo-polskie. Tu słowo nizina jest bardzo ważne. Krainy geograficzne. Czyli patrzymy na tam, gdzie jest napisane nizina. No, patrzymy przede wszystkim. Mamy nizinę. Mazowiecką? O, mamy Mazowiecką, zacząłeś od środka, aha, dobrze. Mamy, zobaczcie. No, Nizina Wielkopolska. Oczywiście. Mamy też
Niedzielę Śląską. Ale o. mamy jeszcze na wschodzie. Poczekaj, bo to tak muszę się schylić. Nieziena Podlaska? I tutaj jeszcze Polesie Lubelskie też jest zaliczane do pasa nizin środkowo-polskich, chociaż w nazwie nie ma nizina, prawda? Jak się przyjrzycie, to czasami macie bardzo dokładne jeszcze te nazwy podzielone. Niziny na przykład na południowo-wielkopolską, tak? Czy na przykład północno-podlaską. Można i taki zapis znaleźć. U nas na tej mapie ściennej też jest widoczny, tak? Bardzo dokładny zresztą. No, jak jest większa mapa, to pewnie można sobie tak zostawić. Można, oczywiście. Także te krainy jak najbardziej tutaj też nam się wyświetlają i oczywiście tutaj będzie występował krajobraz, jak widać, taki równinny, tak, gdzieniegdzie może falisty. Dużo mniej oczywiście lasów i jezior, ale znajdą się też puszcze, chociażby Kampinoska, tam gdzie mamy też parki narodowe, czyli Kampinoski Park Narodowy. Tam też wystąpią różne tereny bagienne, wydmy śródlądowe. Kochani, też Puszcza Białowieska, no nie możemy o tam żubry mieszkają, nie? Tak, jeden z najcenniejszych, najbardziej znanych lasów Polski, czyli jako jedyny zachowany las, fragmenty w zasadzie nie zostały przekształcone przez człowieka, tak? Tutaj też tereny podmokłe, kochani, można zobaczyć, bo Dolina Biebrzy, czyli tak zwana tutaj Bagna Biebrzańskie, jak widać Biebrza, tak, płynie sobie rzeka w kotlinie i mamy tutaj charakterystyczne jeziora i tereny bagienne, obfite, jak widać zresztą, najcenniejsze, też jedne z najcenniejszych przyrodniczo miejsc w Polsce. Tutaj różne gatunki, chociażby ptaków, występują. I kochani, mamy też, jak widać na tutaj fotografii, na zdjęciu, gdzieniegdzie wzgórza morenowe, tak, taki właśnie pofałdowany teren, chociażby Wał Trzebnicki nam się tutaj jawi. O, tu jest Wał Trzebnicki, zobaczcie. Aha. I słuchajcie moi, na przykład to Polesie Lubelskie, które pokazywaliśmy. A, to nie? Polesie Lubelskie, jak najbardziej, kochani, żebyśmy wiedzieli, na tym obszarze to akurat widzicie niepodpisane, nie? Ale tu mamy podpisane Polesie. No wiesz, tak. Tam jest Zachodnia, a tutaj mamy Lubelskie. No i przede wszystkim, kochani, tutaj krajobraz rolniczy nam będzie dominował, czyli mamy pola uprawne, łąki, pastwiska. A jaki ładny widoczek jest ładne na to pole, widoczki, tak można polowa. Tutaj uprawiać ziemniaki, żyto, pszenicę, buraki, wydobywać surowce. O, buraki! Buraki lubimy! Węgiel brunatny, gaz ziemny, ale tu też, kochani, wielkie miasta się rozwinęły, czyli na przykład nasza Warszawa, tak, którą znamy. Na przykład, słuchajcie, słońca jeszcze, no Wrocław przecież, tak? Na nizinach, tak, jak najbardziej. Czy Łódź, takie większe miasta tutaj mamy. No i wiadomo, jak miasta, to też punkty usługowe, kulturalne, ale też turystyka, nie? Tutaj, kochani. Także jak widać, no, bogate są te pasy, jeżeli chodzi o różne atrakcje. No i każdy z nich jest wyjątkowy. Jak widzicie, tutaj też mamy rzeźbę polodowcową, tylko staroglacjalna. Co oznacza, że lądoluc odstąpił tutaj wcześniej, szybciej się wycofał i krajobraz szybciej się zaczął niszczyć, ulegał zmianom. Czyli wzniesienia były wyrównywane, a jeziora zarastały, zanikały. Tak? Czyli tam był bardzo widoczny na pojezierzach, a tutaj już mniej, zdecydowanie mniej. Dobra. No i kochani, dzisiaj w tej lekcji tak naprawdę tyle, bo skupiamy się na tych właśnie trzech pasach. Dalsza część będzie w kolejnej części drugiej. Wtedy powiemy o wyżynach, o kotlinach, no i górach, tak? A dzisiaj na tym kończymy. No nie zupełnie kończyłem. A przepraszam, co musi być na końcu? Jeszcze coś musi być. No właśnie, tak. Ale ty tutaj do nas przodem, słuchaj, frontem. Dobra. Co to dzisiaj mamy jeszcze? A, zadanie domowe. No wiadomo, że musi być zadanie, nie? Mhm. Ale jakie, słuchajcie? No bo my to fajne wymyślamy, nie? No. Dawaj, Julek, do tablicy! Tak pomyśleliśmy, słuchajcie, że może stęskniliście się już trochę za taką tradycyjną lekcją w szkole. W klasie. Dlatego żeśmy wymyślili, że tak to zabawimy się dzisiaj tak trochę w odpytywanie przy tablicy. Mhm. O, tak, będzie bardzo fajne zadanie, zobaczycie. Słuchajcie, tutaj ja, pierwszy uczeń przyszedł do tablicy i tutaj mam zadanie do rozwiązania. Podaj krainę geograficzną, na której położone są następujące obiekty. I są takie trzy. Wyspa Wolin, Dylewska Góra i Płask. No słuchajcie, prosta sprawa, musicie znaleźć na mapie, gdzie się znajdują te obiekty. No i napisać, jaka tam jest kraina geograficzna, nie? I wpisujecie raz, dwa, trzy pod tym filmem w komentarzu. Tak? A ja też posiadam do tablicy. Mnie pani drugiego wysłała do odpowiedzi. A tu jestem przy tablicy, zobaczcie. I ja mam to samo polecenie, tylko inne muszę obiekty tutaj mam podane. Mam Puszczę Kampinoską, Jezioro Mamry i Żuławy Wiślane. I też muszę podać, jaka kraina
w jakiej krainie geograficznej się znajdują tutaj te trzy obiekty. I też napiszcie w komentarzu pod tym filmem, jaka jest odpowiedź. I to co, w tym tygodniu druga lekcja jeszcze będzie, tak? Proszę pani? No, spróbujemy jeszcze, nie? Dobra, to w takim układzie, słuchajcie, czekamy do środy, do godziny 20 na rozwiązania. I co, jak wam się podobał film, to też napiszcie, że fajny i tak dalej, nie wiem, jakiegoś lajka zostawcie czy coś. A póki co, żegnamy się i czekamy na rozwiązania. Do zobaczenia!